Cześć Marcin. Witam. Marcin, po naszym krótkim intro. Pytanie, bo jest to całkiem ciekawa historia, jeśli chodzi o Ciebie i o Twoją barwną postać. Pytanie następujące. A miałeś być sportowcem? A my spotykamy się w podcaście gastronomicznym. Chciałem być sportowcem, jednak bardzo szybko jakby zrozumiałem, że jeżeli chcę coś osiągnąć, muszę jakby reprezentować pewien poziom, a no po prostu odbiłem się troszkę od ściany i od realiów i troszeczkę musiałem zająć się czymś innym. I zająłeś się kucharstwem. Tak, zająłem się. Czy miałeś zaszczepionego gena, jak to się, nie. To się stało? Nie, ja się wręcz śmieję często z historii typu gotowałem mając 2 latka z moją babcią i tak przerosło to w ogromną pasję. Zawsze o tym marzyłem, mam zdjęcia, tak, jak kulam pierogi. Nie potrafiłem zrobić nic, nigdy nie miałem nic wspólnego z gotowaniem, tylko sport praktycznie gdzieś tam trenowałem. Jadłem po meczu? Jadłem. Przede wszystkim dużo jadłem, gdzie zbytnio nie zwracałem dużo uwagi, co jem po prostu, co mi smakowało. Nawet nie pamiętam, nie mam jakichś takich bardzo, bardzo ulubionych dań, nie mam jakichś takich wspomnień kulinarnych z dzieciństwa. A później po prostu z przypadku kompletnie dostałem się do szkoły gastronomicznej. No właśnie, tak, jak to się stało? Jaki to jest przypadek, że myśląc tutaj o karierze, że sportowca i nagle taki przeskok? W momencie, gdy zrozumiałem, że po prostu nie mam szans, tak? Widziałem po prostu, jak niektórzy chłopaki już w moim wieku. To już byłeś w Szkocji, czy też? Tak, to było w Szkocji. Grałem w piłkę, później rozpocząłem treningi z drugoligową młodzieżówką. I po prostu odbiłem się od ściany. Chłopaki byli szybsi, silniejsi, dużo lepiej techniczni. I jakby takie regionalne rozgrywki... Ale gdzie... to grałeś tam już? Tak. O kurczę. Gdzie te regionalne rozgrywki jakoś dawałem radę i byłem jakbyś taki jeden z wiodących, to po prostu taka już wyższa piłka po prostu pokazała mi, gdzie moje miejsce. Miłość do piłki pozostała, więc chciałem zostać trenerem. I tak zapisałem się na kurs trenera do koledżu. Jednakże byłem młody, to mocno pobalowałem na wakacjach w Polsce i gdy wróciłem, nie było już po prostu miejsca, więc musiałem się udać do innego koledżu i pytać, co im pozostało. A rozumiem. I okazało się, że... Jest kurs dla... Ostatnie wolne miejsce ze wszystkich możliwych kursów jest to kurs na kucharza, nie? Więc nie zastanawiając się, powiedziałem, kurde, to z tymi świetnie wychodzą, więc idę po prostu. Zaniosłem papiery na drugi dzień. Pamiętam, że byłem pierwszą osobą, która przyniosła świadectwa, jeszcze pamiętam z Polski, specjalnie tłumaczyłem świadectwa i przyniosłem i ten nauczyciel mówi, ale tu nie trzeba, ty po prostu chcesz, tak to działa. Chcesz, to zaczynasz po prostu. Skąd ty jesteś, człowieku? Tak, dokładnie. Dokładnie, to znaczy rozumiem, że nie zastanawiałeś się za bardzo. Gdyby był kurs elektryka, to może byś był elektrykiem. Kurde, nie wiem, czy takie prace techniczne mnie interesowały. Zawsze byłem jakby bardziej jakieś artystyczne rzeczy. Boże, kurs szydełkowania. Nie, może jakiś rysunek, jakaś plastyczna szkoła, bo to też lubiałem robić. Pewnie bym możliwe, gdyby nie było wolnych kursów na kucharza, może komputery, coś IT, może w tą stronę bym poszedł. Ale w związku z tym, że było tylko to jedno miejsce ze wszystkich możliwych kursów, a w szkole było wiele kursów od mechanika, fryzjera i w ogóle. Myślę, że prędzej byłbym fryzjerem niż mechanikiem prawdopodobnie, ale to był ten jeden wolny, ten zbytnio nie miałem wyboru. Po prostu nie wiedziałem, co robić, te plany po prostu sobie sam pokrzyżowałem i zdecydowałem na drugi dzień rozpocząć. To był pierwszy dzień roku szkolnego, gdzie było to ostatnie wolne miejsce i przyszedłem na drugi dzień na jakby takie rozpoczęcie i praktycznie już chyba w drugim dniu zdecydowałem, że już zostaje przy tym i podoba mi się. Marcin, o samym kursie, tak krótko, bo ja tutaj w późniejszej jakby części powiem, że znam też jakby temat i jest mi bliski. Sam się też kursowałem w podobnych miejscach. No właśnie, zacząłeś kurs i kiedy załapałeś? Co się wydarzyło, że załapałeś i pomyślałeś, kurczę, to jest mój temat? Na pewno duży wkład miał główny nauczyciel, który to prowadził. To był 60-letni szef kuchni z dużym doświadczeniem wcześniejszym. Hector McKenzie się nazywał. Świetny człowiek. I gdy zobaczyłem, że w wieku 60 lat można mieć taką pasję, więc postanowiłem, kurde, jak on ma pasję w wieku 60 lat, fajnie byłoby coś robić, co będziesz mieć pasję przez całe życie. Żeby tak się cieszyć długo. Tak. Ogólnie organizacja całego koledżu mega mi się spodobała. Ja chyba byłem jedynym uczniem, który przyszedł na wszystkie zajęcia. Bo tam, jeżeli osób to podchodzi troszeczkę tak, papierek, koledż, nie poszedłem na uniwersytet, słabo mi poszło w high school, więc idę jakby do koledżu, tak? Ale ja się mega przyłożyłem i no poziom jakby... Może nie tyle poziom naukowy szkolenia, ale jakby podejście, jakby jasność tematu, prostota jakby całej otoczki dookoła tego, że po prostu przychodzisz, masz konkretne przedmioty dostosowane do tego, co masz robić w przyszłości.
pokazały mi, że po prostu je, o, jest fajne, jest, o, nie muszę się uczyć fizyki, której nienawidzę, nie? Tylko mam, czy to jest skumulowane tylko i wyłącznie pod tym zawodem? Mamy rachunkowość, mamy francuski, mamy obróbkę mięsa, mamy zajęcia na kuchni, na sali. Wszystko kompletnie, konkretnie, gdzie z każdym dniem czuję się troszeczkę mądrzejszy, nie? Czyli robiłeś w zasadzie NVQ, wszystkie levele przeszedł, tak? Tak, tak. To jest, jakby sytuacja wyglądała też następująco ze względu na to, że bardzo dobrze mi szło w tym koledżu, jakby mega się skupiłem na tym, bo po prostu mi się podobało. I po prostu co miałem innego robić? To jest kilka godzin tylko dziennie w porównaniu z 10 godzinami technikum w Polsce. Tak, ocenami, stresem. Ja byłem po ostatniej klasie technikum, pierwszej klasie technikum logistycznego w Katowicach, gdzie siedziałem w szkole od 8 do 16, do 17 w ławce na siedząco. I oprócz przedmiotów, które mnie interesowały, czyli transport, logistyka, były wszystkie te przedmioty, reszta które... Reszta była niepotrzebna. Tak, które jakby kolejny raz muszę przewinąć, a specjalnie wybrałem pewną drogę, żeby nie robić tego, czego na czym się nie znam i co mnie nie interesuje. Chociaż fizyka ostatnimi czasy jakby wróciła i troszkę czytam i oglądam na temat różnych elementów fizycznych, ale to już wracając... To przełoży na cuda i na pokazy kulinarne. Tak, no bardziej to jakby nowinki, jakby fizyka kwantowa i takie inne rzeczy. To mnie mega zaczęło interesować, ale dalej jakby nie skupiam się na podstawach fizyki, na równaniu takich rzeczy. Nie staram tego jakby zrozumieć. A tam wszystko było po prostu mega jasne. Dostajesz fartuchy, dostajesz noże, dostajesz książki, chodzisz na zajęcia codziennie, przerabiasz nowy temat. Wszystko do siebie pasowało, czyli to, co robiliśmy w poniedziałek, pasowało, miało jakieś odzwierciedlenie we wtorek. Czyli jeżeli w poniedziałek... Są to etapami. Od razu na jeżeli w poniedziałek uczyliśmy się o wieprzowinie, to we wtorek ją obrabialiśmy w kuchni, w środę ona szła do menu, wszystkie przepisy były związane z tym i dania, które serwowaliśmy w piątek, bo serwowaliśmy normalnych gości, to było co czwartek, piątek. Jeden dzień byłeś na sali, jeden dzień byłeś na kuchni, czyli wszystko wiedziałeś, wchłonąłeś wiedzę ogromną każdego dnia. To była po prostu bardzo duża ilość wiedzy. To, co mi się podoba właśnie, to jest tak, jak mówisz. No u nas ten proces jakby edukacyjny wygląda troszeczkę zupełnie inaczej. Natomiast pamiętam, mam chyba do dzisiaj właśnie NVQ Level 3, kulinary, coś tam, bo sam miałem ich wiele i też rozdawałem jakby swoim kucharzom. Natomiast jest to dokładnie to, co mówisz. Jest to książka, w której jest zawarta cała wiedza, tak? Jak się kroi, jak się myje, jak się robi pastry, tak? Jak się kula, jak wygląda wałek i tak dalej, nie? Tak. Więc całe te podstawy, ale właśnie w pigułce. Na zasadzie jednej książki omawiamy jedną książkę. Nie ma innych przedmiotów, skupiasz się tylko na fachowości przedmiotu, właśnie w którym uczestniczyłeś. Czy były tam jakieś praktyki? Bo college college'em, okej, ale czy teraz odskakiwałeś i gdzieś uczyłeś się? Znaczy się, to sytuacja wyglądała tak, że ponieważ mieliśmy dosyć intensywnie, bo praktycznie cały rok, te 5 dni w tygodniu, po te kilka godzin, a później mieliśmy wymianę uczniów, gdzie też dla mnie było kompletnym szokiem. Wymienialiśmy się z Lyonem. Cambernau, gdzie chodzi do koledżu, jest zaprzyjaźnionym miastem z Lyonem, więc wymiana z stolicą kulinarnego świata, bo to jest tam, gdzie Paul Bocuse, tam, gdzie po prostu... I jak długo tam? Tam byliśmy 35 dni i po prostu dojechaliśmy na miejsce, dostaliśmy kieszonkowe, adres, i radź sobie sam. Znajdź knajpę. Ale te praktyki, ta wymiana to nie jest tak, że musiałeś być na zmywaku. Nie. To było we francuskiej restauracji. Nie. To było na zasadzie, dostajesz adres, idziesz, pytasz o szefa kuchni, już miałeś jakieś tam podstawy francuskiego, żeby wymusić chociaż coś powiedzenie. On cię wita, wchodzisz na kuchnię, dostajesz sprzęt i pomagasz, i uczysz się, i starasz się jakby zaprzyjaźnić, zobaczyć jak najwięcej możesz, nie? Kurczę, to jest faktycznie. To najfajniejszą rzeczą chyba było, nie wiem czy mogę, pewnie mogę powiedzieć, było to, że po prostu kurs, na który przystąpiłem, był dwuletni. Więc to już mi się z góry podobało. Kurde, 2 lata, fajny kurs, już będę mógł iść do pracy. Pamiętam, pod koniec pierwszego roku przyszedł do mnie szef i powiedział, że świetnie mi idzie, bo też brałem udział w konkursach, i mówi: siadaj do egzaminu z drugiej klasy, jeśli je napiszesz, masz podbity dwuletni papier, bo jeżeli tu uważasz, że się uczysz, zobaczysz, czego się nauczysz dopiero w restauracji. Znajdź pracę jak najszybciej. Tam w pierwszym tygodniu nauczysz się pewnie tyle, co tutaj przez rok, i tak było, nie? Czyli miałeś szczęście, że nie trafiłeś do pubu i do ściany mikroweli. Tak. Znaczy miałem wybór akurat... Ze swoimi tam umiejętnościami. Tak, akurat miałem taką sytuację, że jeden właśnie z chłopaków, który z nami był w koledżu, oczywiście, bo są różne osoby w różnym wieku w koledżu, to nie jest jakby jeden rocznik, był 40-letni motocyklistą, Steven, który od razu, jak tylko dowiedział się, że mogę, że już mam podbite, powiedział: to chodź ze mną, bo ja tylko robiłem pierwszy rok, bo potrzebowałem papiery. Tu w tym hotelu razem będziemy w tej kuchni takiej, to był taki bar and grill, czyli takie fajne, szybkie jedzenie w fajnym takim 4-gwiazdkowym hotelu. Ja ci wszystko pokażę, bo on już bardzo dużą wiedzę miał, on już był kucharzem 10-12 lat, potrzebował papierku. I pamiętam, że po 2 tygodniach odszedł i zostawił mnie samego na tej kuchni.
i szef kuchni postanowił, że jak mi świetnie idzie... A to był pub, tak? To był hotel czterogwiazdkowy, w którym była taka jakby department bar and grill, czyli tam były po prostu burgery, fish and chips, wszystko z świeżych produktów sami przygotowywaliśmy, ale to była oczywiście restauracja à la carte, taka główna, i było ten bar and grill dla takich golfiarzy, bo tam było blisko pole golfowe. I po dwóch tygodniach Steven zniknął, dostał inną pracę i przez 8 miesięcy byłem sam na tej kuchni. Teraz to miał, kurde, super plan, tak naprawdę. Znalazł następcę, bo już miał... Znaczy się on zaczął. To było najlepsze to, że my zaczęliśmy jakby równo. Tak, i on po prostu po dwóch tygodniach znalazł jeszcze jedną lepszą pracę. Ja mówię, Steven, miałeś mi wszystko pokazać. I on zniknął, ale to była największa moja szkoła życia. W 8 miesięcy po prostu byłem zmuszony sam się nauczyć. Ja po nocach po prostu oglądałem filmy, YouTube, pamiętam jeszcze wtedy był Hell's Kitchen amerykański, bo obejrzałem wszystkie możliwe sezony przez noc, książki. Teraz, czyli po tym kursie i po tych praktykach we Francji, tak, przyjechałeś, zaliczyłeś... I utknąłeś w tym hotelu na 8 miesięcy. Byłem tam rok ogólnie, ponieważ później chcieli mnie jakby, widzieli jak sobie radzę, chcieli mnie później przenieść, ale 8 miesięcy byłem sam, więc to było kosmiczne, nie? To było na pierwszym piętrze, więc jakby to było mega oddalone od głównej kuchni. Może Polacy są znani z tego, że dobrze że sobie dają. Nie wpadł na to, że trzeba zatrudnić jeszcze kogoś. Znaczy powiem tak, że pewnego dnia, gdy już znalazłem sobie lepszy, bo miałem taki plan, żeby po roku szukać kolejnego nowego miejsca, bo jakby ja już głową rozwijałem się dalej, a już po prostu nie chciałem robić tego po prostu jedzenia barowego. No właśnie. I teraz jest właśnie moje pytanie. Czy pracowałeś tam rok i to w tym jednym departamencie? Tak? Więc byłeś tam na grillu i teraz zobaczyłeś, jak wygląda profesjonalna kuchnia, zapoznałeś się jakby w temacie i co cię tknęło, że kurczę, jestem tutaj za długo. Trzeba zrobić krok. Ja widziałem taką sytuację, że wiem już, co zrobić dobrze w danej kuchni. Ja miałem taki problem, że ponieważ oczywiście musiałem mieć ten dzień wolny, czasami dwa, więc to był czasem jeden dzień, czasami dwa w tygodniu. Czasami. Bardzo ważne słowo. Ale to tak naprawdę to z mojego wyboru, nie? Bo się po prostu zgadzałem na to, nie? Co prawda akurat to był taki moment, że byłem młody, więc sobie nawet nie wynegocjowałem jakby nadgodzin płaconych, więc jakby, ale ja bardzo się zżyłem z tą kuchnią i chciałem, żeby było jak najlepiej wychodziło. Po prostu gdy zobaczyłem, że kelnerzy, menadżerowie mówią, że jeszcze jedzenia takiego nie było, albo że goście mega chwalą. Super. A czułem się, że robię to sam, to mnie podnosiło na duchu. Jednak nie miałem się od kogo uczyć. I osoby, które mnie zastępowały w te dni, robiły totalną fuszerkę. Ja wracałem po prostu do miejsca, gdzie, wiesz, grzanki są smażone w fryturze, wiesz, ja czasami przychodziłem o 5 rano, żeby pozbyć się tego, co oni zepsuli i zrobić od nowa, i wiesz. I to mnie zaczęło wkurzać i kilka razy jakby to alarmowałem szefowi kuchni, że chciałbym zejść na dół, albo chociaż kogoś doświadczonego na górę, bo może możemy zmienić menu, różne rzeczy działać. I w momencie, gdy postanowiłem szukać lepszego miejsca, poszukałem takiego najlepszego w moim mieście lokalu, to był taki inny hotel, gdzie chciałem wejść do głównej kuchni i po prostu dałem wypowiedzenie miesięczne. To był moment, gdzie zauważyli, już chcieli, żebym zszedł na dół do tej głównej kuchni. Szef departii, tak. To macie zostań. Moment na negocjacje. Ja powiedziałem, no prosiłem kilka miesięcy, jakby alarmowałem sytuację, no i znalazłem fajną pracę w fajnym miejscu. Fajny hotel, poziom wyżej zdecydowanie, mniejszy, mega skupiony na jedzeniu, na sezonowości. Tam szefem kuchni był taki Anglik, bardzo fajne miejsce. I tam poszedłem na bodajże 10 miesięcy tam spędziłem. Tam już się czegoś nauczyłeś? Tak, tam po prostu bardzo sezonowo. Tam jaka już, kuchnia wiodąca? No, typowo brytyjsko-szkocka kuchnia z małymi jakby takimi technikami francuskimi, ale już dużo takich modernistycznych elementów. Kurczę, serwowali sous vide, butter pudding? Tak, ale pewnie w jakiejś takiej rozbitej formie. Destrukcja. Tam troszeczkę się też odbiłem od ściany, ponieważ tam ta kuchnia była jakby. Miałem jakby w planach bycie w tej głównej kuchni, tej takiej à la carte, gdzie tam po prostu jest 45 coversów wieczorem i po prostu masz czas, żeby się przyłożyć do każdego dania. Mieli świetne produkty, świeże homary, langustynki. Naprawdę, towar był po prostu największej jakości, dużo dzikich produktów. Jednak mieli problem, ponieważ odeszła osoba z marketingu. A oni mieli dosłownie 8 wesel w tygodniu. To był zameczek plus taka sala weselna. Wow. I w momencie, jak weszłem tam, żeby pomóc, zastępować, gdzie wcześniej tak byłem pomocnikiem szef departie, to po dwóch dniach szef kuchni, gdy był odpowiedzialny za banketing, umówił się z szefem, że po prostu mnie nie puszczają stamtąd, bo dobrze pracuję. No i uczciwie przepracowałem do końca roku, tak jak sobie wcześniej zaplanowałem. Troszkę miałem za złe, że po prostu marnuję troszeczkę potencjału na te wesela, ale też dużo, że uczyłem się praw organizacyjnych, więc starałem się wyciągnąć jak najwięcej, ale była przepaść. Pomimo tego, że to jedzenie było super weselne, naprawdę rzadko spotyka się na weselach takie jedzenie i takie świeże i tak dobrze przygotowane, ale i tak to nie było to, co chciałem robić, nie? Więc jakby przepracowałem rok. Kolejny etap jakby w twoim zawodowym życiu. Tak, i poznałem takiego Jamesa,
świetny facet, który pracował w wiaskowych knajpach w Szkocji, który miał mega jakby zajawkę na temat jedzenia, mi pokazał wiele jakby nowych rzeczy. Podobało mi się, jak on pracuje, jak czysto, jak w ogóle, jak jest zorganizowany. I on zadowolony z pracą ze mną, bo on przyszedł jakby taki zastępca szefa kuchni, powiedział: Marcin, biorę cię stąd. I trafił na pasjonata. Biorę cię stąd i jedziemy nad morze, tam się otwiera knajpa, tam jest knajpa, która ma duży potencjał, tam właściciele chcą zrobić coś fajnego. I dałem wypowiedzenie, tak jak zawsze, miesięczne, przepracowałem każdy, a, i trafiłeś znowu każdy dzień miejsce. I wyjechałem nad morze. Pamiętam, że przez pierwsze 4 dni, gdy nie miałem jeszcze mieszkania nad morzem, jeździłem pociągiem, to wyjeżdżałem o 3 w nocy, żeby dojechać do Glasgow, wziąć pociąg i tam na styk, na 7 rano dojeżdżałem, a jak wracałem, to biegłem na pociąg, żeby zdążyć na ostatni z powrotem, nie? Po prostu spałem i pracowałem cały czas w pociągach, nie? Ale tam już był bardzo wysoki poziom. I tam wskoczyłem jakby... Czyli tam już pracowałeś z szefem kuchni? Tak, tam już wskoczyłem na garnisz, czyli jakby takie do głównej kuchni, bo tam tylko praktycznie to było. Oczywiście jakieś tam bankietingi były, tylko także kucharze z głównej kuchni byli za to odpowiedzialni, czyli jakby ten imprezowe menu dużo nie odbiegało od tej a la carte. Oni mieli duże ambicje, jakby chęci na cztery rozetki, ewentualnie jedną gwiazdkę. No ale niestety nie udało się, nie? To nie tylko czasami... Ale trafiłeś fajne miejsce, ludzie... Świetne miejsce, ludzie z pasją. Świetny produkt nad morzem, świetne ryby, świetna dziczyzna, naprawdę. Wszystko dosłownie, od obierania zielonego groszku po obieranie szpinaku. Wszystko najlepszej klasy, to piękny hotel nad samym morzem w Loch Green House, pamiętam. To była szkoła, no. To było dobre półtora roku szkoły życia, no. Fajnie, to że podoba mi się właśnie ta droga, którą przechodziłeś, to znaczy jak skakałeś, starałem żeby się, właśnie do tego miejsca wejść. Starałem się troszkę wyżej za każdym razem, nie? Bo to nie ma sensu się przenosić w bok, w dół, chociaż, pomimo tego, że wiesz, mogę mieć może lepsze wynagrodzenie gdzieś, ale to na tym etapie, gdzie nie potrzebowałem tego. Doświadczenia weselne też były. To też było fajne. To jest ogromna logistyka, to zupełnie inaczej wygląda. To jest inna rzecz. Fajne doświadczenia. Powiem tak, że trzeba mieć i wiedzę na temat tego i tego. Bo znam wielu kucharzy, gdzie są po prostu fenomenalni w układaniu talerzy, w smakach. Gdy przychodzi do organizacji imprezy, czasem nawet większego stolika, Dokładnie, tak. No, jestem super szefem i tak dalej, tak. Jestem head szefem i nie wiadomo, gdzie pracowałem. Ale jak trzeba zrobić imprezę na 80 osób, tak, to... Przy tym tej samej jakości jedzenia, to nie ogarniam głową tylu talerzy. Tak. Bywa tak, no. Co się stało po tym miejscu? Gdzie? Po tym miejscu Ja tutaj jakby specjalnie buduję twoje portfolio, ja bo zmierzam. Po tym, w związku z moja partnerka zaszła w ciążę, postanowiliśmy wrócić bliżej moich rodziców, ponieważ jakby cała moja rodzina mieszka w Szkocji do teraz. I wróciliśmy jakby do Cumbernaun, więc z siłą rzeczy musiałem znaleźć miejsca pracy w Glasgow. Więc znalazłem miejsce znowu Bar & Grill, to był Bar & Grill Michael Kane'a sieć, to był Abode Hotel bodajże. To jest dwugwiazdkowy szef z Gidley Park, jak dobrze myślę, może coś pomyliłem. I to była świetna kuchnia główna, naprawdę jedna z lepszych w Glasgow. Jednak chcąc się tam dostać, musiałem się dostać zacząć od tej kuchni Bar & Grill. Jednak z różnych powodów politycznych i innych nie pozwalali mi pod żadnym pozorem zbliżyć się do tej głównej kuchni, pomimo nawet, że pobiłem dwóch pracowników, którzy tam byli na zawodach ogólnoszkockich, gdzie miałem powiedziane, że nie mam szans z nimi, że w ogóle myślę, żebym się nie poszedł ośmieszać, to nawet po zwycięstwie nie dali mi szansy nawet tam się wykazać. Że nieźle cię motywowali, nie? Tak, no ja... Nie idź, i tak nie masz szans. Tak, tak. Super. Każdego, nasz pracownik. Przez kilka dni, każdego dnia szef kuchni mówi: nie idź, nie masz szans. Ale to jest aż przykre, że ci zatrudniali, nie? Nie, tak, znaczy, oni po prostu wiedzieli, że mają jeden problem z głowy. Bar & Grill jest ogarnięty, Marcin dobrze to robi, nie można go za dużo chwalić, bo nie ma miejsca u góry, nie? Na tej zasadzie, nie? Gdzie wydaje mi się, że też w kuchni po prostu sprawdzą mnie jakby moje jakby możliwości. A szkoda, bo to w zasadzie inaczej ja nigdy się nie obrażam, ani nigdy nie biorę tego do siebie, wręcz w drugą stronę, nie? Więc no w sumie to szkoda, bo ten rozwój powinien w zasadzie inaczej wygląda, nie? Startujemy niejednokrotnie na zmywaku, albo jak już masz doświadczenie, gdzieś tam właśnie czy garnisz, czy startery i się pniesz i zbliżasz się do wydawcy. Tak, tylko każde miejsce jest troszeczkę inne, nie? Każde miejsce też nie można oczekiwać, że się przychodzi do nowego miejsca i się oczekuje, że... O, tu miejsce na Ciebie czeka, bo byłeś gdzieś wcześniej, nie? Jest też, trzeba popatrzeć na sieciówki fast foodów, tak, nie? Gdzie, żeby zostać kierownikiem, musisz zacząć od smażenia kurczaków, nie? Więc są pewne rzeczy, nie? Ja zawsze starałem się znaleźć najlepszą osobę w teamie i
jakby jej próbować dorównać i jakby nie patrzeć na innych, robić swoje. Nie? Po powrocie do miasta, no, powiedziałbym, że prawie że rodzinnego, ale w sensie posiadania tam rodziny, a nie, że się urodziłeś. No właśnie, i co się dalej wydarzyło? Pracowałem rok, bo tak starałem się, żeby nie... Aha. Pracowałem także rok i otwierał się nowy hotel w Leicester Square. Czyli tam bardzo blisko, ulicę dalej. Tam nie zrobiłeś kroku do przodu w tym? Nie, tam po prostu cały czas jakby byłem... Znaczy nie dawano mi opcji nawet, nie? Tam, ja też to w pewnym sensie rozumiem, bo tam był też full team, no musiałby ktoś stracić pracę, żeby ktoś albo kogoś zdegradować, żebym ja mógł wskoczyć, więc jakby nie brałem tego w ogóle personalnie, ale dostałem słuch, że otwiera się nowy hotel ze świetnym szefem kuchni. Tego nie znałem, ale osoba, która mi to mówiła, też miała fajną zajawkę z powiedzenia. Ufałem jej, że to będzie fajne miejsce. Pamiętam, to bo moja partnerka była w ciąży, ja złożyłem papiery, nie mówiąc, że lada dzień moja partnerka urodzi, bojąc się, że przez to nie dostanę pracy. I pamiętam, że pewnego dnia mówię, kurde, szefie, muszę iść do domu, bo właśnie rodzi. Nie? Więc i dostałem tam pracę i to było najlepsze miejsce chyba, jakie w życiu pracowałem. Poza tym już miałeś chyba też fajne zbudowane CV, nie? Już miałeś w zasadzie... Miałem troszeczkę CV, ale w porównaniu z innymi osobami, które to pracowały, to tak, to nie wyglądało tak super, nie? To już był faktycznie, tam już... Tak, to była fajna, bardzo fajna ekipa. Ja weszłem bodajże chyba w drugi czy trzeci miesiąc, jak oni już byli otwarci, więc oni byli też ze sobą zgrani, byli mega solidni w tym, co robili, naprawdę. To był pierwszy raz, gdzie solidnie było widać różnicę między szef de party, a sous-szefem, a szefem kuchni, gdzie naprawdę i produkty, i rodzaj podania dań, bo kompletnie nowy, inny, dużo nowych technologii, fajny sprzęt. I no, tam się nauczyłem najwięcej, ponieważ my robiliśmy na bardzo wysokim poziomie jedzenie dla bardzo dużej ilości osób. Mhm. Więc to było jakby połączenie ciężkiej pracy, szybkości i dobrego jedzenia, nie? Czyli tam już byłeś bliżej widawki, bliżej garniszów? Kurde, tam byłem jakby odpowiedzialny znowu za garnisz, bo przeważnie jest tak, że to są najcięższych sekcjach, dają te osoby, które ogarną po prostu, nie? Więc pamiętam, zacząłem na zimnej, bardzo szybko z zimnej przerzucili mnie na garnisz. Fakt, że coraz częściej dawali mi szansę właśnie na wydawce, na pasie, ale bardzo zależało mi, żeby dojść na mięso, bo cały czas wydawało mi się, że ten, co na mięsie pracuje, to on ma życie jak w Madrycie, a ja tu po prostu miliony dodatków i po prostu dorzucają z każdym dniem. I w końcu dali mi szansę. Po prostu osoba, która była na mieście, została... I gdzie? Aha, na mięso trafiłeś. Bo została junior su, ona została junior su, a mnie wrzucili na mięso i to było po prostu jak zderzenie w tym piłkarskim świecie po prostu. Jak zobaczyłem po prostu, co ta osoba robiła, a po prostu miała tak duże skille, że tak szybko jej to wychodziło i sprawnie, nie? A ja musiałem to nagle robić sam, że po prostu kosmos. Mieliśmy bodajże 9 rodzajów wołowiny. W różnych gramaturach, z ale piecem Jospa. Byłeś już do tego przygotowany, czy znowu właśnie z znaczy się, to był bardziej rzucenie na głęboką wodę i mi się wydaje, że oni mnie rzucili po to, żeby chciałeś, to masz. Aha. Wiesz, i oni patrzyli z boku i wiesz, kiedy się popłaczę, nie? Dosłownie, nie? Ale powiedziałem, nie ma opcji, jakbym miał przychodzić o 4 nad ranem, to ja sobie to mięso poporcjuję, wszystko powakuję, wszystko zrobię i będzie tak, jak miało być, nie? No i tak powoli pracowałem. Aż w końcu dostałem, w międzyczasie też jakby pracowałem w agencji raz w tygodniu, żeby sobie po prostu więcej pieniążków mieć dla siebie. Jeszcze miałeś czas, żeby w międzyczasie jeszcze, pracować. Jeszcze tam, ja bym był po prostu mega w pracy, mega chłonąłem, bardzo dużo chciałem żyć. Wpadła propozycja pracy właśnie w Afryce, gdzie później wyjechałem. I to jest ta historia z Gabonem, tak? Tak, tak. Dobra, o której dzisiaj nie będziemy mówić, bo ktokolwiek chciałby poczytać, co Marcin robił w Gabonie, to wystarczy zagooglować Marcin Gabon i już wiadomo będzie, o co chodzić. No właśnie, i zbliżamy się do tego momentu, że już wyjeżdżasz do Polski, czy jeszcze coś pod koniec, się wydarzyło? Pod koniec Gabonu miałem decyzję wrócić do Szkocji lub wrócić do Polski i podjąłem decyzję, że to jest ten moment, wracam do Polski. A, Marcin, po doświadczeniach w Gabonie zdecydowałeś się wrócić do Polski. No i teraz moje w końcu wyczekane pytanie. Dlaczego ty wróciłeś? Tam kariera, zacząłeś, napracowałeś się, napociłeś, tak? Naoglądałeś się setki tysięcy filmów na YouTubie. Czekają na ciebie szefowe kuchni i kariera, a ty wracasz. Jaki masz plan albo co cię tu pokierowało? Dostałem, nie wiem, 500 takich pytań, mi się wydaje, przez ostatnie parę lat. I od razu mówię, że cokolwiek zrobiłem, to bym zrobił to jeszcze raz.
Jakby nie żałuję kompletnie niczego. Fajnie, mi się ta odpowiedź podoba. Ja pewnie sam bym zapytał przez parę razy. Kompletnie niczego nie żałuję, a wróciłem dlatego, że wydaje mi się, że w wieku, gdybym został i miał 40, może 45, 50 lat, żałowałbym, że nie wróciłem, nie spróbowałem, nie? Więc to jest... Ale... Pierwsza rzecz to była chęć spróbowania. Ale czego? Siedziałeś sobie w Gabonie, jakby, tak? Wszystko fajnie, kolorowo i może to i jest, super, może to była kwestia chęci udowodnienia osobom, że to, co mówią i mówią, że nie da się w Polsce jakby zrobić na przekór, moim rodzicom też na pewno, bo też mówić, po co jedziesz? Czyli wtedy już kiełkował jakiś pomysł tego, że jak wrócisz, to robisz coś, coś swojego. Na pewno nie kiełkował pomysł, że otwieram coś swojego, ponieważ no jakby i finansowo nie miałem takich możliwości. A rozumiem. I po prostu nie chciałbym się rzucić, nie znając, nigdy nie pracując w Polsce, nigdy nie zarobiłem w Polsce złotówki, nigdy wcześniej nie pracowałem w Polsce, nie znałem żadnej restauracji, żadnych restauratorów, żadnych sklepów, dostawców, nie działałem nic. Więc ja wracałem z myślą złapać coś, żeby się jak najwięcej dowiedzieć. Poznać branżę. Poznać i zaaklimatyzować. A w przyszłości moim planem było zostać szefem kuchni jakiejś dobrej restauracji i lecieć dalej, nie? Właśnie, ja już sobie zbudowałem, bo ja cały czas zmierzam jakby do tego mojego najważniejszego pytania i jakby celu naszej dzisiejszej rozmowy. Zbudowaliśmy sobie już tu portfolio. Ja specjalnie tutaj właśnie ten dramatyzm budowałem tego, jakim ty jesteś super szefem. Może nie super, no super szefem też. Jakby chodzi mi o tą mentalną jakby stronę, bo uczymy się cały czas i nie idzie jakby stanąć w tym miejscu. I wróciłeś teraz do Polski z tym całym bagażem doświadczeń, z bardzo fajnymi propozycjami. I zanim zadam jeszcze te pytanie właśnie, na które już tutaj czekam jakiś czas, no właśnie, powiedz mi, z czym się borykałeś? Jak z racji tego, że w tym zawodzie nie pracowałeś, nie masz jakby porównania. Nie trudno powiedzieć, czego się mogłeś w ogóle spodziewać. Natomiast żyłeś tamtym życiem i jak to się przełożyło tutaj? Powiem tak, kompletnie inna gastronomia, zwłaszcza, że ja zacząłem w miejscu, gdzie jakby zacząłem pracę w Polsce, w miejscu, w którym byłem tylko sam. To było takie małe bistro w Katowicach, które ruszyliśmy. Nie pamiętam, troszkę podchodziłem mega jakby emocjonalnie do tego, żeby zrobić z tego fajne miejsce. Odbijałem się wiele razy od ściany, jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o możliwości i takie rzeczy. Ale ja jestem osobą taką, która się mega dostosowuje do sytuacji. Tak jak mówię, nie znam sytuacji, do której bym się dostosował. Czyli nie porównywałeś, nie zastanawiałeś się, dlaczego tak szczerze, jest po prostu. Nie miał to, że taki, nie mogłem dostać takich produktów, a mnie sobie tego trudno, dawajcie następne, coś wymyślimy, coś zrobimy. Ja się mega szybko aklimatyzuję, bardzo szybko jakby staram się rozwiązywać problemy. To jest jakby to, co lubię robić najbardziej, jakby dostosowywać się do danej sytuacji. Ale w ogóle nie podchodzę do też sentymentalnie do niczego, nie? Czyli ani nie podchodziłem sentymentalnie po opuszczaniu Szkocji, ani nie podchodziłem sentymentalnie do powrotu albo wyjeżdżania. Więc każdy krok to wyzwanie. Każdy krok to wyzwanie, jakby ja jakby się czuję obywatelem wszechświata, więc jakby nie mam problemu z miejscem i z tym. Bardziej to było taka chyba bardziej ego, jakby chęć zrobienia czegoś, jakby udowodnienie tym, którzy mówią, że się nie da, albo tym, którzy wyjeżdżają i uważają, że Polska jest najgorsza, nic się tu nie da zrobić, nie? Fakt, że jest może ciężej niż w innych miejscach, ale jakby nigdy, inaczej, nie? Ja nigdy nie obwiniam otoczenia, nigdy. Ani miejsca gospodarki, ekonomii, ludzi. Zawsze staram się... Trzeba znaleźć rozwiązanie. Trzeba znaleźć rozwiązanie, albo zrobiłeś coś sam źle, nie? Zrób to inaczej. Kurczę, tutaj chyba, no właśnie, muszę już zadać to pytanie, bo już w zasadzie... Śmiało. Czekam, co to za pytanie. Już w zasadzie część odpowiedzi uzyskałem, bo już tutaj właśnie swoim charakterem jakby odpowiedziałeś na te pytanie. No właśnie, myślę, jeszcze do tego pytania miałem komentarz, zanim je podam, śmiało. Ale no właśnie, mam już też tutaj odpowiedź. Sam mam doświadczenie, też kupę lat spędziłem tam, dlatego gdzieś tak fajnie rozumiem ten temat i czuję jakby to, jak tam sobie radziłeś i w miejscach, w których bywałeś, mogę sobie je wyobrazić. Natomiast no ja jestem też właśnie z branży gastronomicznej przed wyjazdem na wyspy, na których też tam wiele lat spędziłem. No właśnie, to moje pytanie było jakby do, nie tylko jakby do ciebie, ale do ludzi, którzy tutaj wracają. No właśnie, jak sobie poradziłeś mentalnie z przeskoczeniem? I to jest właśnie to moje pytanie, na które tak długo czekałem. Bo spędziłeś tam kupę lat, zupełnie inny styl pracy, zupełnie inne podejście do gastronomii. Gastronomia tam jest częścią życia, tam się nikt nie zastanawia, że może wydałem tyle, a to kurde, a przez tydzień mogłem żyć. Chociaż w Polsce już też coraz mniej, może bardziej w aglomeracjach. Ja miałem problem taki, że nie miałem do czego porównać. No, teraz właśnie tu się dowiaduję, że no ty tego problemu nie miałeś, więc może te pytanie nie jest do końca jakby skierowane do ciebie. Ale właśnie z tą
z tą mentalnością. Nie wiem, do czego porównać, ale ten styl pracy, o którym tutaj zaczęliśmy mówić, nie? Inaczej się pracuje, inni ludzie przychodzą z inną świadomością, jest ta konkurencja wygląda inaczej, standardy inaczej i wskakujesz tutaj, przyjeżdżasz do Katowic i... Wydaje mi się, że chęć jakby osiągnięcia czegoś i jakby zadziałania była jakby silniejsza niż jakby myślenie nad problemami, jakie istnieją, nie? Więc ja sobie zdawałem sprawę z tego, że jest inaczej, że tutaj nie ma po prostu... Nie jestem w kuchni, gdzie jest trzech chef de partie, sous-chef, head chef, nie? Gdzie jest general manager, food beverage manager i takie rzeczy. Dla mnie też to było nowość, może też dlatego, że ja... To był pierwszy raz, jak pracowałem w małym miejscu. Znaczy, że to było po prostu, to było bistro, tak? To było bistro, po prostu masz tutaj blady, dwie indukcje, dwie lodówki i działaj. Zamów sobie produkty, znajdź sobie te produkty i działaj. Więc możliwe, że to było dlatego, że może gdybym pracował w Szkocji w restauracji, typowych wolno stojących restauracjach, zajmujących się tylko jakby tym, to może to by był duży dla mnie szok. Ale ja po prostu, wszystko było dla mnie nowe i twierdziłem, że po prostu tak jest, no po prostu nie mam wyjścia, no muszę coś zrobić. Tak to ma być. Wstawałem rano i po prostu sam sobie robiłem jakieś challenge, nie? Czy to zmienianie menu, coś osiągnięcie i jakby działanie, po prostu myślałem, że tak jest, po prostu, nie? Oczywiście, że było dużo momentów frustracji czasem, że kurde, no tu bym chciał zdobyć to, tu bym chciał zdobyć taki produkt, tu bym chciał robić tak. No ale no niestety, no nie, jest jak jest, trzeba to przyjąć na klatę i robić dalej i tyle, wydaje mi się. Nigdy jakby nie patrzałem na to krytycznie, okej? Okay? Patrzałem to krytycznie w momencie, gdy troszeczkę mi się w biznesie posypało, nie poszło mi tak jak chciało, kilka nietrafnych inwestycji, przejść. To łapałem się nad nim czymś, że próbowałem obwiniać, kurde, polska gastronomia, ludzie, nigdzie nie chcą chodzić do restauracji, nie chcą jeść i to wszystko i na koniec, tylko zawsze kończy się ten sam. To może nie chcieli jeść mojego jedzenia. Na koniec końców kończy się tym, że ja sobie mówię, co ty? Coś trzeba tu zmienić. Co ty gadasz? Przecież to jest twoja wina, wiesz, zrób coś z tym. Dostosuj się do rynku, dostosuj się do warunków panujących. Rynek zweryfikuje wszystko. To jest dokładnie tak. Rynek zweryfikuje, wiesz. Można było świetnie wyjechać do Tajlandii, tak? Mieć sobie małą restaurację na plaży, nosić nogi w wodzie, brać produkty, mieć, wiesz, na przeżycie i tam, wiesz. Nie musisz dużo zarobić, żeby godnie żyć i sobie funkcjonować, nie? Więc zawsze staram się jakby zakończyć moje próbowanie obwinianie całego świata na twoja wina, to, może to ty źle zrobiłeś, ty nie przewidziałeś, taki jest rynek. Rynek dla wszystkich jest taki sam, nie? Myślę, że tutaj powiedziałeś właśnie fajną rzecz. To nie jest tylko tak, że przyjeżdżam, spełniam się albo chcę sobie otworzyć i będzie tak, jak ja chcę. Tylko tak jak mówię, no, weryfikuję rynek, dopasujmy się do tego, czym można i dopasujmy jakby ofertę do możliwości w miejscu, w którym ja chcę ten biznes weryfikuję prowadzić. Rynek i też wydaje mi się, że w moim przypadku to była wina troszeczkę tego ego i jakby zbyt duża chęć i zagłuszony zdrowy rozsądek. Czyli miałeś kolejny etap, nabywałeś tak, uczyłeś się pokory. Tak, to jest jakby zdrowy rozsądek był kompletnie zaćmiony, nie? Gdzie wiedziałem, gdzie już coś osiągnąłem, był program telewizyjny, wiedziałem, co potrafię, wyznałem swoją wartość. Mogłem bez problemu zgodzić się na wiele ofert, które miałem od różnych inwestorów, od różnych osób. To był moment, gdzie ja stwierdziłem, idzie mi tak świetnie ostatnie lata, wszystko po prostu, co chcę, to robię, osiągam, to dochodzę. To jest ten moment, wchodzę na swoje, nie? I wtedy gotowanie zderzyło się z rynkiem, z pieniędzmi, z opłatami i z wszystkim tym, co chcesz robić, a co możesz. Więc czasami po prostu ty się musisz dostosować, nie? Świat się do czubaka nie dostosuje, nie? To ja się muszę dostosować do warunków. Bardzo o fajnych rzeczach mówimy. Myślę, że to jest taką fajną lekcją właśnie dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy mają kłopot, albo chcą otworzyć restaurację, albo myślą o tym, żeby, no przede wszystkim zwrócić się do ciebie o pomoc, to jest jedno, bo już przeszedłeś swoją drogę. Poza tym świadczysz też takie usługi, więc jesteś tutaj jakby w dobrym miejscu. Myślę, że no właśnie los cię pokulał troszeczkę i troszeczkę pokory należało nabrać. Natomiast właśnie tutaj wracam jakby właśnie do tej mentalności po tym przyjeździe, bo mimo wszystko miałeś dalej w sobie tą chęć jakby zdobywania czegoś więcej, uczenia się więcej i no i właśnie, i w tym całym twoim prospekcie i tym planie trafiłeś do Top Chefa. Tak, Top Chef to była taka fajna, mega, mega fajna przygoda.
To był jakby kolejny punkt, który chciałem tam odhaczyć i zrobić. Okazało się, że po prostu wyszło. I to było jakby, to była końcówka tej mojej świetnej pasy. Tak? Ta pierwszą knajpę, którą tworzyliśmy też, to były ostatnie elementy pięknej pasy, którą jakby nas własne życzenie i chęć jeszcze podniesienia sobie poprzeczki i jakby udowodnienia wszystkim, że się jest midasem i z wszystkiego się zrobi sukces. Troszeczkę się przejechałem, ale tak jak mówię, wszystko do pewnego momentu, nie? Więc ja byłem, mi się wydaje, że zawsze byłem i jestem dosyć pokorną osobą, jednak jakby chęć wyzwań, jakby udowodnienia czasem przerasta możliwości fizyczne, aha, jakby, nie wiem, materii, co wiesz. To jest ta dusza hazardzista. Tak. Tak, biorę wszystko, idę w to. Ja wiem, że są hazardzistą. Później będę myślał. Zdaję sobie sprawę, że są hazardzistą. Tylko po prostu ja ryzykuję każdego dnia, nie chodzę grać, nie? Na ruletce, no. Może dlatego, że to po prostu są za niskie stawki, nie? Nie? Że bo to po prostu... A na to się też znajdzie rozwiązanie. Tak, wiesz, to są... Pieniądze to są pieniądze, ale chodzi mi ryzykowanie, stawianie sobie poprzeczki wyżej, jakby chęć udowodnienia samo sobie, jakby, gdzie są te możliwości, limity i... Ale fajnie, może takie wewnętrzne parcie. Ja myślę, że to jest też miarą jakby... Ja myślę, że presja. Ja myślę, że to jest uzależnienie od presji. Ja myślę, że w pewnym stopniu to jest uzależnienie od presji. Ja się nauczyłem... Ale do presji sam sobie zapodajesz. Nie tak, jest to presja, nie jest to presja albo oczekiwanie od kogoś innego, to ty oczekujesz od siebie. Tak, ja myślę, że też sport no jakby wypchnął na mnie takie jest tam ten piętno, gen. Tak, ciężkiej pracy, ja tak zacząłem sportową karierę, sportową przygodę, ja miałem 5 lat, jak zacząłem chodzić na zapasy, gdzie była bardzo duża dyscyplina, bardzo ciężkie treningi. W życiu nie opuściłem jednego treningu w swoim życiu, czy to były zapasy, czyli czy to była piłka nożna. I tak samo nigdy w życiu nie opuściłem dnia pracy, nie? Więc... Pomimo tego, że jakoś nie myślałem o swojej pracy, jakby mi się wydaje, że ja po prostu tą ambicję sportową po prostu przeniosłem na ambicję zawodową. I to, że stała się pomiędzy tym kuchnia i była kuchnia, to po prostu jest po prostu jakaś składowa jakiegoś przypadku. Ale myślę, że ta historia jest taka całkiem fajna. Gdybym okazało się, że ostatnie miejsce w tym koledżu jest na mechanika, ja prawdopodobnie bym się zgodził, bo to było w moim mieście, tam w Cumbernaud, gdzie mieszkałem. I możliwe, że teraz miałbym swój salon, gdzie chciałbym po prostu tuningować i robić piękne samochody, w ogóle być najlepszym mechanikiem na Śląsku czy tam w Polsce, nie? Myślę, że to jest bardziej w tą stronę by poszło. A to, że poszło to w gastronomię, to po prostu to, że było w danym momencie, fakt, znalazłem w tym pasję, ale nie uważam, że nie znalazłem pasji w innych rzeczach, ponieważ jestem dosyć podatny na nowe hobby, nowe rzeczy, które chcę robić i najchętniej bym robił codziennie coś nowego, innego, tylko czas nie pozwala, nie? Marcin, powiedz mi, no właśnie, to co wyniosłeś, bo uczyłeś się jakby całej sztuki na wyspach, pracowałeś z tubylcami i ten system pracy i doświadczenie, które zdobyłeś, czy przekłada się to na nasz rynek? Albo inaczej, na nasze miejsca pracy. Tu borykamy się, tak jak mówiliśmy, tak gastronomia z kulturą. Tutaj jeszcze wygląda to troszeczkę inaczej. Ten rynek pracy, rynek pracownika, doświadczenie pracownika, wykwalifikowanych pracowników jest ciężko znaleźć, tak? I no właśnie, jak teraz ta cała wiedza, umiejętność tego radzenia sobie w tych sytuacjach no właśnie wpływa się na Twoje decyzje? Ja mogę powiedzieć tylko jakby z mojej drogi, ponieważ trzeba pamiętać, że że każda droga jest inna, tak? Ja rozumiem, że są miejsca gastronomiczne na wyspach, w Stanach, wszędzie, gdzie jest też pewne patologiczne zachowania, gdzie jest mniejsza jakby jakość, gdzie jest mniejsze jakby patrzenie na detal. Ja miałem te szczęście, uważam to, że szczęście, że wszędzie, gdzie pracowałem, jakby osoby, z którymi pracowałem, były na tyle profesjonalne, jakby na tyle to były dobre miejsca, nie? Ja sobie, to był mój wybór oficjalny. Ja wiedziałem, że za wyborem tego miejsca równa się ciężka praca od 5-6 do 24, nie? Tak. Ja również mogłem iść do lokalnej knajpki, robić, wiesz, śniadanie, wiesz, spokojnie sobie pracować za prawdopodobnie podobne pieniążki. Ja mogłem iść do wolnego hotelu z kucharzem śniadaniowym i robić po prostu śniadanie, zarabiać te same pieniążki. No, że nie oszukujmy, są bardzo podobne wynagrodzenia dla młodego człowieka. To nie są przeskoki, ale ja świadomie wybrałem, że chcę się uczyć, chcę chłonąć jak gąbka, chcę coś osiągnąć, więc muszę robić to na 100%. Dlatego nie można też moim zdaniem oceniać tego w ten sposób. Ja miałem też szczęście, że pracowałem z fajnymi ludźmi, nauczyli mnie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo się nauczyłem. Byłem wśród ludzi, którzy żyli też tym jedzeniem, przychodząc do pracy, zdawali z siebie 100%, wymyślaliśmy nowe rzeczy. I od tak samego koledżu, od tej osoby, która jakby od tego Hektora, który właśnie miał tą pasję, mi się wydaje, że to jak on miał podejście do tego, ja jakby automatycznie szukałem podobnych ludzi, którzy 100% są pewni tego, co chcą robić. Ja uważam, że najgorszym przypadkiem jest,
gdzie są osoby, które są z przypadku, które po prostu traktują to jako pracę, bo tego nie można traktować jako pracę. Ja w 100% szanuję ludzi, którzy po prostu przychodzą do pracy, chcą zrobić swoją pracę i chcą iść do domu i nie chcą wieczorem o tym mówić, tak? Nie? I to jest 100%. Nie ma problemu, ja szanuję takich ludzi, to jest, każdy ma swój wybór. Ale niestety to później zaburza i mi się wydaje, że często kucharze wracając mają frustrację z tego powodu. Czyli mogli obtaczać się w świetnych knajpach w Szkocji, czy tam w Anglii, czy w Stanach, czy wherever. I czują frustrację po powrocie, że nie wszyscy myślą tak jak oni, albo tak jak myśleli tam. Wydaje mi się, że może tam jest łatwiej i może na tych lepszych kuchniach są ludzie nie z przypadku, tylko chcą być kucharzami, dlatego jakość jedzenia jest super, bo dlatego podejście do pracy jest super, dlatego jest czysto, dlatego są dobre nawyki, dlatego się dużo uczysz, nie? I mierzysz się z grupą ludzi, którzy po prostu traktują to jak pracę i je proste. Chcą tylko po prostu zrobić swoje, pokroić, co mają pokroić i koniec. To wcale nie jest złe. Co oczywiście dzień jest nie. Oni chcą trzeba te charaktery umiejscowić. Tak, na każdego jest miejsce, tak? Tak. Jedni ścigają się cinquecento, nie? Gdzie mogliby poświęcić całe życie i starać się dojść do formuły, nie? Każdy ma równe szanse praktycznie. Nie? Już nie będę tu mówił o jakichś układach, o innych rzeczach, bo to ja w to zbytnio aż tak bardzo nie wierzę. Ktoś czegoś chce, to po prostu robi. Każdy decyduje o swoim losie i sam decyduje, co robi. Trzeba pamiętać, że w Polsce też jest bardzo dużo świetnych lokali. Ja uważam, że polska kuchnia z tego, co widzę, jest w czołówce. Jest tylko ten problem, że my nie jesteśmy jeszcze oczkiem, nie ma jeszcze na nas skierowanego oka. Tak? Widziałem to, jak serwowane są dania w 2-3-gwiazdkowych restauracjach na świecie, gdzie nasze 2-1-gwiazdkowe knajpy biją to na głowę, nie? Więc Amaro, Senses, wydaje mi się w momencie, gdyby to było, oni byli w centrum Paryża, to jest murowane 3-gwiazdki, to jest jakby przeskoczenie jeszcze, nie? To nie jest po prostu jedzenie, to już jest jakby coś głębiej, coś więcej. I wydaje mi się, że po prostu dużo osób wracając do Polski wraca z takim, pracowałem w Anglii, pracowałem tu i nagle rzeczywistość uderza i zamiast starać się jakby nauczyć tych ludzi, nie? Szukają narzekania. Właśnie, nie? I tutaj chyba wracamy do tego mojego pytania i magicznego słowa, właśnie ta mentalność. Albo oczekiwania może nie do końca mentalność, albo te oczekiwania, że ciężko jest się przestawić. Ale właśnie, no w przeciwieństwie do Szkocji, gdzie tam spotykałeś pasjonatów, od których chłonąłeś, teraz po powrocie tutaj, to ty jesteś tą osobą, od której inni chłoną, budując to, co budujesz. No właśnie, czy spotykasz tych pasjonatów? Da się to zbudować? Ale oczywiście, tylko jest... Jest jeden problem. Problem jest, gdy oczekujemy od innych ludzi tego samego, co od siebie. I wtedy zaczyna się problem. Ja powoli, od niedawna zaczynam się tego uczyć, że to nie ma sensu. Nie ma sensu, trzeba zaakceptować nie ludzi. Nie będzie drugiego Czubaka. Masz taki team, jaki jesteś w stanie sobie stworzyć, nie? Więc jakby trzeba się zajmować. My musimy się dostosować. To jest jak z młodymi ludźmi z komputerami, nie? Gdzie wszyscy negują, Jezu, te dzieci siedzą całymi dniami i twarzą w komputerze, nie mają znajomych. Oni mają 20 tysięcy znajomych. Oni po prostu rozmawiają z tymi ludźmi, z którymi chcą, na jaki chcą temat, nie? Oni już sobie wybierają, te młode dzieci wiedzą więcej, co chcą niż my. I to my się musimy dostosować do nich. To my się musimy nauczyć, jak działa komputer, jak działają systemy. Nie? Bo oni są w nowej erze, nie? I to samo wydaje mi się z jedzeniem. Musisz się dostosować, ty musisz zapalać, ty musisz... Ja miałem takie coś, że po prostu gdy byłem w Szkocji, gdy podchodził do mnie szef, dawał, tu jest lista, cyk, zrób i na tą godzinę i tu i ma być zrobione. I nie było w ogóle gadki, nie? Oczekiwania były duże i po prostu nie było gadki, że czegoś nie zrobisz, nie? Ale trzeba pamiętać, że oczekując tego samego od innych, on oczekiwał tyle ode mnie, bo wiedział na pewno, że ja to jestem w stanie zrobić, tak? On nie oczekiwał, widział, że nie daje rady, w życiu nie dałby mi takiego zadania i wydaje mi się, ja często się łapię na tym, że oczekuję troszeczkę tyle samo, co od siebie. Nie, nie można od innego człowieka oczekiwać, że on całe swoje życie i czas poświęci dla twojej knajpy, dla twojego tego. Naszym zadaniem jest stworzyć fajne miejsce do pracy i jak najwięcej tłumaczyć. Nie? Ja dużo razy popełniłem błąd, że po prostu oczekiwałem, że wpadnę na kuchnię, powiem to trzeba zrobić, to trzeba zrobić to i to wszystko będzie nagle zrobione, bo wszyscy po prostu nie mają nic innego na głowie, jak tylko moją knajpę, nie? I kończy się to w zasadzie zdecydowaną i podwyższoną rotacją, tak? Kończy się to rotacją i kończy się to frustracją. Ja tak jest. Powoli, z jednej i z drugiej strony. Powoli się uczę tego i chciałbym być dużo lepszym menedżerem, dużo lepszym jakby organizatorem pracy, dużo lepszym liderem, nie? Bo to nie sztuką jest zrobić samemu, ale również nie sztuką jest przerzucić na innych, ani też
wszystko trzeba jakby dostosować i mieć umiar i balans między pracą i wszystkim. Jeżeli to jest moje hobby, moja pasja, nie? Jeśli innego mojego pracownika jest, to super, nie? Super. Tylko on w pewnym momencie powie, adios, ja muszę iść dalej, tak jak ty szłeś dalej, ja idę dalej, nie? I teraz no jest pytanie, czy chcemy mieć osoby, które po prostu wykonują to, o co ich prosimy, nie? I po prostu, jeśli dobrze im damy warunki, miejsce do pracy, czy narzędzia do tego, jakby dobrze wytłumaczymy, co oczekujemy, chcemy takich pracowników, czy chcemy pracowników, którzy później zobaczymy, o, fajnie, pracował mnie rok, teraz jest gdzieś szefem kuchni, tu, nie? Ja uważam, że sekretem jest jakby taką lepszą opieką było mieć to i to. Powiedz mi, Marcin, czy to, co zdążyłeś osiągnąć, to, że byłeś i w Topszepie, i w Gabonie, i że masz fajne doświadczenie, i masz tą swoją charyzmę i tą pasję przede wszystkim, czy to powoduje też, że trafiasz właśnie na fajnych ludzi, z którymi idzie ten, czy to pomaga zbudować zespół? Bo tutaj mówimy właśnie o tej i mentalności, czy oczekiwaniach i mówimy też o polskim rynku. No dobra, jest, i, że, no jest super, masz te wszystkie właściwości, żeby zbudować swoją restaurację, masz chęci i pasję, wiesz, o co chodzi, no ale tu, no właśnie. Tu, no ja widzę tutaj sobie jeden problem. A teraz właśnie, czy ta twoja aura właśnie, czy ona też przyciąga, że o kurde, dobra, ja chcę robić u Czubaka. Czy warto było te wszystkie kroki zrobić i czy one ci pomogły teraz na przykład w zrobieniu jakiegoś super zespołu? Ja powiem tak. W związku z tym, że byłem u góry, na dole, upadłem, wstałem, miałem knajpy, nie miałem, zamknąłem, zbankrutowałem, to widziałem już to w różnych sytuacjach. Tak? Trzeba pamiętać na rzecz, że Polska, zarobki w Polsce i życie w Polsce jest dosyć drogie. Nie? Jest ciężko po prostu. Ja pamiętam, pracując w Szkocji, z partnerką, ona pracowała, ja pracowałem. Po zapłaceniu czynszu, rachunków w pierwszym tygodniu, drugi tydzień inne rachunki, jedzenie. My się bawiliśmy, mieliśmy 2 tygodnie dla siebie, pomimo że się pracowało, pieniądze się po prostu wydawało. Było po prostu więcej niż było nam było potrzeba. Tutaj tak nie jest. Nie? Więc tutaj widzę, że ja rozumiem młodych ludzi, że jest jakby konflikt. Jest taki konflikt, że oni by chętnie chcieli przyjść do mnie do pracy, wiedzą, że jest ciężko, wiedzą, że jestem tyranem, czy tam różne słowa słyszałem, wiedzą, że się mogą wiele nauczyć, ale ja jako mały człowiek nie jestem w stanie im zagwarantować ogromnych wynagrodzeń finansowych czy innych rzeczy. Trzeba pamiętać, że żeby zrobić dobrą knajpę, nie? Niestety trzeba mieć bardzo duże zaplecze finansowe. To jest na zasadzie najlepsze knajpy nie zarabiają. I to jest pewne. Gwiazdkowe knajpy, wiele gwiazdkowych knajp nie zarabia. Ja, ze względu na to, że to nie jestem po prostu szefem kuchni u bogatego inwestora, który, nie oszukujmy się, ucieka z podatkami, w ten sposób otworzył sobie ekskluzywną restaurację, gdzie może zatrudnić 20 osób na świetnych wynagrodzeniach, są mega specjalistami, bo takie knajpy istnieją w tym kraju, nie? Bo masz prostą rzecz, możesz zapłacić podatki, albo możesz po prostu otworzyć tak knajpę jest. I mieć miejsce dla siebie. I taki restaurator, szef kuchni jak ja, nigdy w życiu nie wygra z tymi osami. Ja nigdy nie będę w stanie zagwarantować moim pracownikom takiego wynagrodzenia. Jesteś, nie? Ale jesteś w stanie dotrzeć do zupełnie innej grupy docelowej. I tutaj wolumi może zrobić swoje. Tak, tak. Miejsce, pomysł, to oczywiście ja dalej wierzę, że się da, że to wyjechać zawsze można w przyszłości. Nie? Mi się w Polsce podoba, chciałbym zrobić, na pewno chciałbym jeszcze podróżować w przyszłości, ale tak jak powiedziałem... Kulinarnie i nabywać doświadczeń. Ja powiem więcej, dopóki czegoś nie zrobię, to nie odpuszczę. Ja dopóki nie zrobię... Co mówisz, że masz jeszcze gdzieś plan, tak? Tak, ja mam cały czas plan, po prostu ja mam za dużo planów, ale dopóki naprawdę nie powiem okej, zrobiłeś to, co chciałeś zrobić, jest zadowolony, jesteś wszyscy. Fakt, że troszeczkę zmieniło mi się myślenie, chciałbym stworzyć troszkę miejsce, które jest naprawdę dużo bardziej przyjazne dla pracowników i to mówimy wszystko. O nowym, czy mówimy o tym? O nowym, o tym, tak jak mówię, tutaj też wprowadziliśmy kilka zmian od kilku dni. Wprowadzamy przerwę w ciągu dnia, czyli taką siestę dla pracowników, gdzie możemy siąść razem, zjeść obiad. Nie? Super. Więc ja myślę, że takie małe elementy mogą jakby sprawić, że miejsce będzie dużo bardziej przyjazne i tworzy to taką jakby kulturę, ponieważ ja rozumiem klientów, ja jestem, nie wiem, to jest może dziwną osobą, ale ja rozumiem i klientów, i pracowników, i ludzi, którzy jedzą, i ludzi, którzy nie jedzą. I ja zawsze staram się znaleźć, dlaczego tak, a dlaczego tak, nie? Nie rozumiem, że kucharz nie chce pracować za tam 12 zł na godzinę w miejscu, gdzie musi od 8 rano do 22 tyrać jak wół w 45 stopni. Nie oszukujmy się, to nie jest normalne. Nie? No ja sobie zdaję z tego sprawę. Są świry, lubimy to. Ja to lubię i są ludzie, którzy to po prostu lubią i robią. Tak? Jedni, nie wiem, ścigają się w krosie. No to też w 100% nie jest normalne i niebezpieczne. Nie? Ale również też rozumiem osoby, które chcą, ale również osoby, które nie chcą. Nie? I tak samo rozumiem klientów, którzy
chcą zapłacić, jak nie tu, którzy nie chcą zapłacić, nie? Mhm. Jeżeli ktoś chce zjeść kebaba za 10 zł, kurde, go szanuję w 100%. Widocznie jest lepiej ekonomicznie ustawiony w swoim życiu niż ja, nie? Większość jedzenia jest skażone, wszystko jest niezdrowe praktycznie, nie? Więc jeżeli ktoś nie chce jeść w knajpach, spoko. Kurde, pewnie ma inną pasję, na którą woli wydać te pieniążki, nie? Panie, znaczy ja myślę, że to jest właśnie te całkowite zrozumienie. Moim zdaniem najważniejsze jest zrozumienie wszystkich dookoła. Dokładnie tak. Patrzenie tylko właśnie na siebie, co ty robisz, jak możesz zmienić. I na tyle. Tak się też buduje, tak to wygląda. Nie? Wiesz, ja moją sytuację mogę tylko i wyłącznie na sobie, że mogłem podjąć inne decyzje. Mogłem do teraz siedzieć w Afryce, wiesz, na plaży, gotować dla 5 osób, bo tak gotowaliśmy, a nas było 5. Więc wiesz, to był mój wybór, nie? Mój wybór, taki jest efekt, taki wybór, taki efekt. Czasem nie znamy efektu, ale podświadomie, na pewno gdzieś tam podświadomie przez sekundę pomyśleliśmy, a to może być tak, nie? Ja zmieniając knajpę, biorąc duży kredyt na duży obiekt w innym mieście, ja podpisując umowę, wiedziałem, że tego nie chcę, że to nie wyjdzie. Nie, że są, a może nie tyle, że nie wiedzisz, że są małe szanse, że to wyjdzie, nie? Ale powiedziałem, ja pokażę, ja zrobię, nie? I wtedy rynek, bum! Wiesz, są rzeczy, których nie przeskoczysz, nie wiadomo, co zrobił i jak zrobił. Ale przygotowałeś się, tak? To nie jest tak, że o, mam pomysł, budzę się rano, tak? I kurczę, ja tak zrobię coś. Ja tak robię. Tak? Ja staram się nie zastanawiać dwa razy. Ostatnimi czasy troszkę więcej się zastanawiam. Mam też do tego wspólnika, który ma... jest dużo starszy ode mnie, ma dużo doświadczenia i on się śmieje, że on mi coś mówi, ja wie, że nie i za parę dni mówię, wiesz co, może byśmy to tak zrobili, on, wiedziałem, że powiesz i on tak patrzy na mnie troszkę z dystansu, więc on mi nawet nie przerywa, w moich decyzjach A i B, bo on wie, że ja to sobie przemyślę i albo dalej będę się zgadzał, albo wrócę z kompletnie i mówię, wiesz co, Darek, pozdrawiam Darka. Wiesz co, Darek, jednak masz rację, zrobimy to tak, nie? Mhm. Dobra, powiedz mi, jak teraz właśnie, jak to całe doświadczenie ta twoja przygoda tutaj z gastronomią, jak wpłynęła na to miejsce? Tak, bo tu już będziemy jakby kończyć kulminacyjny punkt, jesteśmy w Bistro Oficyna i no właśnie, i jak ci to wszystko przełożyło po tych twoich wzlotach i upadkach? To jest miejsce, w którym troszeczkę odpocząłem, znaczy troszeczkę zwolniłem z tym. Jest to małe miejsce, bez żadnych dużych oczekiwań. W pierwszej części byłem mega, jakby w ogóle nie mówiłem, że jestem jakby częścią tego i pomagam, nie? Mhm. Ale z czasem jakby dołączyłem jako współwłaściciel i powoli jakby działamy. Ale to jest takie miejsce, o którego dużo osób nie wymagało. Ja sobie bardzo dużo presji na siebie narzuciłem, a to jest takie miejsce, że po prostu jest, staramy się nie przesadzać jakby z ego, z ambicjami, chcemy po prostu robić mega smaczną kuchnię i po prostu jest dużo błędów przez to, bo nie jest tak dopracowane, jak ja bym może chciał, ale to jest jakby takie świadome, bo wiem, że to jakby ciśnięcie nie ma końca, nie? Więc ty możesz próbować podnieść tą poprzeczkę, a czasami po prostu się nie da. Po prostu są pewne miejsca, pewna, nie wiem, lokal, pewni ludzie. Wszystko się, pewne które rzeczy nie da się pewnym stopniem przeskoczyć, można powoli sobie zrobić i postanowiliśmy, że po prostu chcemy stworzyć fajne miejsce do pracy, ale jednak w międzyczasie nie wytrzymałem i jakby pomysł z kilku lat wcześniej musiałem go obudzić. Po prostu mam taki jeden projekt, który rozpoczyna się w wrześniu, to jest projekt Tatarownia w Katowicach na Starym Dworcu. Kurczę, jeszcze... To jest projekt, który miał być przed moją pierwszą knajpą. Jeszcze jest temat na nasze drugie spotkanie. Tak, więc wtedy nie czułem tego, ale temat dojrzał i jest jakby... Jest jedna część mnie, która chce robić tą taką kuchnię inną. Nie mówię, że po prostu, że kuchnia, która jest, wymaga więcej pracy albo jest bardziej jakby fine dining, jest lepsza. Mhm. To nieprawda, po prostu jedzenie ma być smaczne. Ale mamy restaurację, gdzie chcę, żeby ktoś, chcę, żeby ktoś spędził fajnie czas wieczorem i pogadał później o tej kuchni, porozmawiać o jedzeniu, porozmawiać o różnych technikach, o produkcie, o różnych dziwnych połączeniach, o smacznych połączeniach. Fajnie, już się cieszę. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale nie ma po prostu... Wszystko zależy, wszystko jest, schodzi do tego, że ma być smaczne. Nie ma nic ważniejszego. Jedzenie po prostu musi być smaczne. I jest miejsce na wszystko. Jest naprawdę miejsce na słabego kebaba z nie wiadomo z czego, naprawdę. Jest miejsce na kebab z polskiej jagnięciny. Tak, wiesz? Trzeba utrafić. I tak samo jest miejsce na
fast foody, na sieciówki, na masowe żywienie. No wszystko jest miejsce i pozwólmy po prostu jeden drugiemu, nie oceniając, nie każdy robi swoje, bo ja staram się nie oceniać innych i nie każdy robi swoje, a rynek i klienci przede wszystkim zweryfikują, czy chcą za ten towar zapłacić pieniądze. I ja uważam, że kebab, który ma full, nie, jest większym zwycięzcą niż fine diningowa knajpa, która obsługuje 3-4 osoby w ciągu wieczoru, a za nią stoi ogromny inwestor. Goście, 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 goście zweryfikują. I nie ma znaczenia, czy to jest turystyczne miasto, czy nie turystyczne. Może masz ładniejszy szyld we Władysławie, że u ciebie jest więcej niż u kolegi obok, smażycie tą samą rybę z tego samego dostawcy w tej samej bułce tartej. Nie? Więc zrób inny szyld. Dokładnie. Tak jak mówisz, weryfikuję. Otwórz kebab. Nie pomysł i nasze nie masz ludzi, otwórz kebab. Spytaj ludzi, co chcą jeść. Spytaj swoich gości, co chcą jeść. Więc to akurat z tego jestem dumny, że nigdy nie starałem się jakby zrobić jedzenia, które ja uważam, że jest dobre, a nie obchodzi mnie, co myślą goście. Najważniejszy smak. Do tego momentu, dopóki jest smak, to już wtedy rynek, stara, miejsce, czas. Smak się obroni. Gastronomia jest ciężka, jest miliardy różnych małych aspektów, wiesz, które aspektów, składają się na sukces. Pogoda, dokładnie, ludzie, wiesz. A miejsce, może być oferta, może być świetnym miejscem, wszystko. Może być świetnym miejscem, gdzie ktoś wrzuci post, że się u ciebie zatruł. Może to być nieprawda. Tak. Leżysz. Nie? To jest... Cieszmy się, że nie jesteśmy na wybrzeżach Japonii, nie boimy się każdego dnia, że może uderzyć huragan, nie, że może tornado, czy tam, nie wiem, ale za to mamy tsunami. Inne. Mamy za to inne. Mamy zmiany. Dużo innych, wszyscy mają. Ja uważam, że wszyscy mają równie dobrze i równie źle. Od nas bardzo, zależy, bardzo zdrowe podejście. Od nas zależy fakt, że niektórzy mają troszkę więcej szczęścia niż inni. Ja miałem dużo szczęścia, że mogłem być w koledżu, gdzie się czegoś nauczyłem fajnie, mega szybko, dużo wiedzy. Mhm. I rozumiem, że na przykład osoba, która przychodzi z polskiego gastronomika, nie potrafi obejść cebuli po 4 latach, nie? Ale to nie jest jego wina w pewnym sensie, nie? Mhm. Tylko też jest pytanie, dlaczego nie odszedł z tej szkoły po roku, gdzie widział, że ci czego nie uczy? Bo było wygodnie. Być może, bo żeby było nie wygodnie. Nie ma tam pasji, bo to jest tak, jeżeli chcesz się nauczyć, to się nauczysz, tak? Szkoła jest jakby narzędziem do tego, żeby jakby wzmocnić tę swoją pasję. Też, tak jak mówisz, no, byłeś kucharzem, który poszedł na kurs, ale siedziałeś na YouTube i patrzyłeś, jak się co robi. Oglądałeś programy, czytałeś, tak, próbowałeś. Tak, jeżeli chcesz coś zrobić, to jesteś tak, w stanie to zrobić. Tylko trzeba pamiętać jedną rzecz i niestety nie mam na to wpływu, życie nie jest fair. Nie? Miałem taką okazję. Robi nam się więcej tematów. Tak, bo miałem taką okazję, wiesz, też miałem, może coś powiedzieć, miałem łatwiej, była okazja, że po prostu mój ojciec był w Szkocji, pojechałem, była okazja, zostałem, poszedłem do szkoły, bum, bum, ale stadziłem kawał ciężkiej. Były to tak, twoje decyzje, które doprowadziły się do tego. Kawał miejsca. Ciężkiej pracy, nie? Który jakby jest, jakby zatem, bo nie wyobrażam sobie inaczej, nie? Właśnie, gdybym po prostu ślizgał się na jakimś czymś, to czułbym się mega niekomfortowo. A ja mam mega satysfakcję z tego, że kurde, myłem, sprzątałem, pracowałem, od rana do wieczoru robiłem to, upadłem, otworzyłem, zamknąłem, zrobiłem. A teraz jestem w takim miejscu, mam kupę innych planów. Miliony planów. Marcin, podsumuję to tym, co powiedziałeś, bo myślę, że to jest taka główna maksyma. Goście, goście, goście. Najważniejsze. Tak? I to jest najważniejsze. Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję, to była przyjemność. Czekam na następne spotkanie w Tatarowni. Tak? No, 2-3 miesiące myślę, że spotkamy się w Tatarowni. Już. Super, dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo.